poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. O brygadzie Rihet? Patriarchy tam służy. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emhyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy, za dużo jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Naprzód!
Ostatni raz coś pożyczę. Dalej, Płotko, dalej! Ten tego. Ja dam swoje wieje. Cholerni Wiedźmini. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejszy. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. I za późno, znów kogoś dopadły. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? Wiesz coś o tym gryfie?